oto zdjęcie mojego dziadziunia, kocur Jacka. To za jego sprawą wybrałem pirackie życie. Wow! Wygląda naprawdę super i tak piracko z tą papugą na ramieniu. To był jego papuzi pomocnik, Polo. Kocur Jack i Polo polegali na sobie, jak to zwykle bywa z papugami i piratami. Co jeszcze wiesz na jego temat? No, kamracie, jest nawet piosenka o nim. Piosenka? Zaśpiewasz? Tak, mogę zaśpiewać. Chyba coś pamiętam. Polował na skarby i cenił luz. Największy kot pośród siedmiu mórz. Nigdy nie pękał, do celu dal szedł, bo miał odwagi dość ten kocur Jack. Więc miną wesołą żeglował rat. Ahoj! O! Tylko tyle zapamiętałem. Całkiem zapomniałem, o czym była ostatnia zwrotka. Kiedyś sobie przypomnisz, na pewno. Obyś tylko miał rację, kolego. O-o! Ach, ramka pękła. Na szczęście zdjęcie jest całe. A co jest po drugiej stronie? Na kocie wąsiska. Tutaj była ukryta jego tajna mapa. To jest na pewno mapa skarbów. Piraci zawsze gdzieś się ukrywają. Masz rację. Jestem pewien, że ta mapa zaprowadzi nas do skarbu na papuziej wyspie. Mój dziadek kocur Jack na pewno chciał, żebym odnalazł tę mapę. Patrzcie, znak X wskazuje na papuzią wyspę. Na pewno ją odnajdę. Jak chcesz to zrobić? Poszukamy wyspy w kształcie papugi. Z wulkanem po jednej stronie i z małą wysepką z palmą po drugiej. Dusiu? Pracuję nad tym, kapitanie. Dopasowuję ją do map w naszym komputerze. To nie ta. Nie, nie pasuje. Ta też się nie zgadza? Nie, ta nie. O! Tak, to ta! Jest całkiem niedaleko. A zatem przeszukajmy ją i znajdźmy skarb. Kocurro, uruchom oktoalarm. Tak jest, kapitanie. Oktonauci, na stanowiska. Oktonauci, naszą misją będzie znalezienie skarbu na papuziej wyspie i zbadanie... Płyńmy już! Dobrze. Piniu, wskakuj do pływaka A. Tak, kapitanie. Według tej mapy musimy przepłynąć przez coś, co przypomina zielony kleks. Ciekawe, co to może być. Glony, i to całe mnóstwo. W takich warunkach dalej nie popłyniemy. Kapitanie, spójrz! Ahoj, kamraci! Mogę wyczyścić waszą przednią szybę! Dziękuję! Dzięki, złociutki! Nie ma sprawy! Glony to mój ulubiony przysmak! No, kamracie, dobra nasza, że lubisz to zielone świństwa! Powiedziałeś to jak pirat, ha? Tak, bo jestem piratem. Juhu! Zawsze chciałem spotkać prawdziwego pirata. Jestem papugo-ryba Polo. Papugo-ryba o imieniu Polo? Mój dziadek kocur Jack miał papugę o tym imieniu. A, kocur Jack, najsłynniejszy pirat, był twoim dziadkiem? A. Więc słyszałeś o nim? Tak, jestem wielbicielem piratów. Jak ci na imię? Jestem Kocurro. Mogę być twoim pomocnikiem. Kocurro i jego wierny pomocnik Polo, papugo ryba. Czyż to nie brzmi wspaniale? Cóż, piraci zazwyczaj mają za pomocników papugi, nie papugo ryby. No, a ja mam dziób jak papuga i jestem nawet lepszy od niej. Spójrz, potrafię zmieniać kolory. I co? Papugi tego nie umieją. Prawda? I papuga nie wyczyściłaby waszej przedniej szyby. To rzeczywiście była duża pomoc. No dobrze, ale musimy szybko znaleźć skarb, kolego, więc trzeba się śpieszyć. Jej! Mój pierwszy dzień bycia pomocnikiem pirata i już będę poszukiwał skarbu. Zatem ruszaj za nami, Polo. Jak myślisz, co znaczą te stożki? Chciałbym to wiedzieć. Popłynę przodem, żeby się przekonać.
Ahoj, kamraci! Ta rafa jest pełna ostrych krawędzi i wąskich korytarzy. Wasz statek tam się nie zmieści. No ale według tej mapy musimy ją przepłynąć, żeby znaleźć skarb. Dobrze, opuśćmy pływak i resztę drogi przepłyńmy. Zastanawiam się, co to za dziwne linie. O, czy płyniemy tamtędy? Co to? I to? I to? Teraz już wiemy, co oznaczały te linie. Węgorze! Tak, murenowate! W tych wodach jest ich całe mnóstwo! Popatrzcie tylko na te zęby. Ale trzeba je minąć, żeby dotrzeć do skarbu! Ale jak zdołamy to zrobić? Potrafię je wyminąć, kamracie! Jak? Te węgorze lubią jeść papugoryby, ale mamy sposoby, żeby się przed nimi chronić. Po pierwsze, ukryję się teraz w wielgachnej bańce. Węgorze nie widzą zbyt dobrze. A ta bańka sprawi, że w dodatku mnie nie poczują. Co oznacza, że dadzą ci spokój. Bardzo sprytnie. To doskonałe dla ciebie, ale my nie umiemy robić tych baniek. O, mogę je dla was zrobić. Oktonauci, do dzieła! O nie! Węgorze wyczuły pinia. Piniek! Tędy. Szybko, tutaj! Kocurro, blokujmy wlot. To działa! Nie mogły wyczuć jego zapachu. Już dobrze. Polo, nie zrobilibyśmy tego bez twoich ochronnych baniek. Och, to nic takiego. Kamracie Polo, każdy pirat byłby dumny, mając cię za kompana. Dzięki, Kocurro. Według naszej mapy, papuzia wyspa powinna być już gdzieś w pobliżu. Wypłyńmy na powierzchnię i sprawdźmy to. Patrzcie, oto i wulkan. A to jest mała wyspa z palmami. Tak, ale nigdzie nie widać papuziej wyspy. Może mapa mojego dziadka była zła? Uwaga! Na dole, kamraci! Patrzcie na to! Chodziło o podwodną wyspę. Tak, papuzia wyspa. Właściwie jest wyspą papuziorybią. A oto i skarb mojego dziadka. A co to za kluczyk? O, patrzcie, dziurka. Sprawdzę, czy pasuje. Polował na skarby i cenił los. Największy kot pośród siedmiu mórz. Nigdy nie pękał do celów dalszedł, bo miał odwagi dość ten kocur Jack. Więc miną wesołą żeglował rad z papugą Polo w daleki świat. Kocurro, znalazłeś ostatnią zwrotkę piosenki. Tak, koleżko. I to rzeczywiście jest skarb. Jak ja ci się odwdzięczę, Polo? Nie ma sprawy. Więc co mi powiesz? Nadal chcesz być pirackim pomocnikiem? No fajnie było być pomocnikiem, ale teraz, kiedy odnalazłem już tę wyspę, wolałbym zostać tutaj z innymi papugorybami. Dobrze, kamracie, rozumiem to. A co powiesz na swoją własną piosenkę, żeby zapamiętać pirackie dni? Specjalna piosenka o mnie? Masz wszystko dla siebie, jak pchełkę na dłoni, bo Polo w potrzebie bańką cię osłoni. Ten o tym wie, kto Polo zna, papugo, rybę na 102. Ahoj!